Witam wszystkich użytkowników programu Dietrich. Zademonstruję Państwu, jak w prosty sposób użyć funkcji do generowania paneli dachowych. Funkcja ta jest dostępna w module konstrukcji dachu. Aby ją wygenerować, musimy najpierw przypisać odpowiednie warstwy naszym połaciom dachowym. Dlatego musimy przejść do modułu dachy. Przechodzimy teraz do funkcji typu dachy. Następnie wybieramy połacie, na których chcemy rozmieścić panele. W oknie definicja typu dachu wprowadzamy wszystkie warstwy naszego panelu oraz ich grubości. Zapisujemy zmiany i przechodzimy do modułu konstrukcji dachu. Tutaj wybieramy funkcję panele, edytor panele. W edytorze ustalamy przesunięcia poszczególnych warstw. Oraz rodzaj i rozmieszczenie stałych krokwi oraz krokwi pośrednich. Następnie zapisujemy zmiany i kończymy pracę w edytorze. Teraz wybieramy funkcję panele. Wskazujemy pole, na których chcemy rozmieścić nasz panel. W wyświetlonym oknie wybieramy rodzaj naszego panelu oraz jego szerokość. Potwierdzamy OK. Następnie wskazujemy punkt wstawienia. Konstrukcja naszych paneli zostaje rozmieszczona na połaci w sposób automatyczny. W podobny sposób postępujemy z kolejnymi połaciami dachowymi. Po rozmieszczeniu konstrukcji wracamy do modułu dachy. Tutaj wybieramy granicę naszego deskowania, kontur dachu. Następnie wybieramy przelicz i wszystkie połacie. System wygenerował deskowanie oraz płyty w poszczególnych warstwach naszego panelu. Przeliczymy teraz obróbki krokwi pod nasze deskowanie w okapie. Wybieramy obróbka krokwi, wszystkie połacie. Wszystko to możemy obejrzeć teraz w module DICAM. Tutaj widać doskonale sposób połączenia poszczególnych paneli oraz rozmieszczenie płyty OSB i karton gipsu. W kolejnym kroku rozmieścimy łaty pod naszą dachówkę. Wracamy do modułu dachy. Wybieramy przelicz, wszystkie połacie, OK. System automatycznie pozycjonuje nam nasze łacenie na panelach. Wracamy teraz do modułu DICAM. Tutaj za pomocą funkcji MOS pakiet możemy pojedynczo obejrzeć wszystkie nasze panele i dostrzec ich detale konstrukcyjne. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy z programem.